Tutaj wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczący wprowadzenia do wieloletnich prognozy finansowych i wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Wojewódzkie Przewodnicząca do realizacji w latach 2013-2019. Paragraf pierwszy. Anuluje się uchwałę nr 34/322 przez 2013-2005 prowodza z dnia 3 lipca 2013 roku. Paragraf drugi. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych pod nazwą przebudowa ulicy Olimpijskiej do Męki Kąci Baniowskiego w Krakowie, przebudowa ulicy Szymanowskiego w Krakowie, zgodnie z poniższym zestawieniem. Przebudowa ulicy do Męki w Krakowie. Realizator ZIKI. Cel zadania: realizacja inwestycji polegającej na przebudowie infrastruktury podziemnej i nawierzchni ulicy Domeniki. Lata 2013. Rozpoczęcie przebudowy ulicy Domeniki. Kwota 383 540 zł. 2014. Zakończenie przebudowy ulicy Domeniki. Kwota 417 000 zł. Przebudowa ulicy Baniowskiego. Rok 2017. Rozpoczęcie przebudowy ulicy Beniowskiego 0 zł. 2018. Kontynuacja przebudowy ulicy Beniowskiego 400 000 zł. 2019. Zakończenie przebudowy ulicy Beniowskiego 500 000 zł. Przebudowa ulicy Szymanowskiego. Rok 2014. Rozpoczęcie przebudowy ulicy Szymanowskiego. Kwota 256 940 zł. 2019. Kontynuacja przebudowy ulicy Szymanowskiego 673 940 zł. 2016. Kontynuacja przebudowy ulicy Szymanowskiego 673 940 zł. 2017 rok. Kontynuacja przebudowy ulicy Szymanowskiego 673 940 zł. 2018. Zakończenie przebudowy ulicy Szymanowskiego 273 940 zł. Paragraf trzeci uchwały. Podjęcia uzasadnienia. Podjęcie uchwały ma na celu wprowadzenie do wieloletniego prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych dzielnicy Piątej Krowodza realizowanych w cyklu wieloletniej perspektywy lat 2013-2017. Bardzo proszę. Ja mam dwa pytania. Pierwsze, tutaj ten rok 2017, skoro tam jest 0 złotych, to nie wiem, czy jest potrzebny ten rok. Tam nie będzie żadnej inwestycji, znaczy żadnych środków finansowych zaangażowanych. Nie wiem, czy to jest potrzebne, czy to tylko jest tak powinno. Natomiast jeżeli chodzi o Szymanowskiego, bo tak wstępnie wydaje mi się, że ten koszt przebudowy Szymanowskiego to jest około 2 600 000. Panie Przewodniczący, jeżeli byśmy zostawili, bo w tym roku podejrzewam, że te 2000 idzie właśnie na Szymanowskiego, zostawili 2014 z tą kwotą, która jest, a 2015 będzie nowa władza, nowe rozdanie i pozostałą kwotę 2 300 000 włożyć w jeden rok, bo ja sobie nie wyobrażam na przykład przetargów na te odcinki. Nowa firma wygrywa, później jest kwestia rękojmi, gwarancji. Jest to po prostu dla mnie, dlatego ja się wstrzymałem i dalej się będę wstrzymywał, bo to jest nierealne. Ja wiem, że to jest wieloletnia prognoza, czy próba pozyskania środków, ale gdyby tak zrobić taki cykl dwuletni, jak na przykład robimy do Mejki bądź Wyniowskiego, może miasto dołoży, bo jeżeli rozpoczniemy ten remont za, powiedzmy, za te 300 tysięcy, to miasto jest na tyle bogate, że może dołożyć dwa 300. Oczywiście. Jest moje zdanie, ale oczywiście miasto jest bardzo bogate, bo przymierza się do zrobienia igrzysk olimpijskich. No wiem, więc tak jak pan powiedział, może miasto się dołoży i to jest słuszny kierunek i to jest jedyny kierunek, na jaki możemy liczyć, ale z tego względu, że my jako dzielnica możemy do WPI, do WQRF umieszczać tylko i wyłącznie takie zadania, na które jest pełny montaż finansowy. To jest właśnie ten pełny montaż finansowy. Jeżeli miasto się dołoży, bo jest bardzo bogate, to bardzo dobrze, bo to wtedy szybko się wykona. Natomiast nie możemy liczyć na nikogo innego niż tylko na siebie. I to jest właśnie tutaj zabawa. Tak, tylko to troszkę śmiesza, bo po prostu jest to nierealne technicznie. Bo ja sobie nie wyobrażam 6 przetargów, 6 różnych, bo nie mamy gwarancji, że ta firma, czy 5, że ta firma i tylko ta wygra. Później jest kwestia gwarancji, kwestia... Można przetarg rozpisać na całą realizację i etapować. No. Nie można, bo generalnie nie wiem, czy można dzielić nie za bardzo, przetargi na jedną inwestycję, więc tego trzeba 7 przetargów.
No ale no, nie wiem, czy to robić przez tyle lat. No ale 6 może lat się robi? Nie, może być etapowanie i... Ale nie w przypadku moim zdaniem ulicy, bo jak sobie to Państwo wyobrażacie? Odcinkami będą robić, tak. Robią? No bo to jest znaczy, no, 500 metrów to jest... No ale tak robili ulicę urzędniczą, no. Ale to nie robili tak długo, panie Tadeusz. No, ale robili... Ale robili przez jedną lata. Część i później no. Drugą część. No i tak samo i tutaj no, ale zrobić. Tu jest zupełnie inna konfiguracja, bo tam jest jeden ciąg przy Narowskiego. No ale to już są zbyt daleko idące dywagacje, na które mamy wpływ bardzo ograniczony po prostu. Natomiast wpływ mamy jedynie na to, jakie mamy środki i na co je przeznaczymy. Alternatywą jest niezrobienie tej uchwały. I tylko tyle. No i wtedy mamy pewność, że tego nie będzie. Bo samo wnioskowanie do budżetu, to myśmy już wykonywali przez wiele lat. Zresztą dzisiaj będziemy robić następny tego typu wniosek dotyczący ulicy Królewskiej i ulicy Lea. Natomiast chciałbym wierzyć, że te miliardy złotych, które mamy luźne, żeby wydać na to, miliardy, to będziemy mogli też uszczknąć troszeczkę na takie podstawowe rzeczy. Więc no, albo zrobimy to w ten sposób, albo nie zrobimy. Natomiast panie przewodniczący, jeszcze tu się kłaniają nasi świetni radni miasta, bo jest taki jeden radny miasta, który potrafi ponad 4 miliony dla swojej dzielnicy załatwić, a my mamy świetnych radnych miasta, którzy notabene w ogóle nie przychodzą tutaj na spotkania nawet z nami, oprócz jednej. Pani radna Bassara zaszczyta nas swoją obecnością regularnie i za to jesteśmy jej wdzięczni. Ale to się nie przekłada na środki, nic się. Ona nie ma przebicia tego. No nic. Dziękuję. No, z tym zerem. Z tym zerem. A, ma pan na myśli Centrum Rugby? Tak? A nie, no o tym to jest przecież... Wolałbym, żeby radni z naszej... w dzielnicy tego typu. Ale to nie jest na nie w dzielnicy, to jest chyba to uważam, że jest po prostu. Ale stadion Wisły naszą jest wizytówką najlepszą. Może nie naszą, może nie naszą. Przepraszam bardzo, nie jest na terenie naszym. No ale jest na terenie na terenie naszej dzielnicy. Jak najbardziej wypierali, jest to na terenie dzielnicy. Dobra. Czy w sprawie... A co z tym zerem zostawiamy? Proszę Państwa... Nie wiem dlaczego, czy to jest rozpoczęcie, ale przy zerowych środkach? Tak, jest to skonsultowane z przywołanym dzisiaj przy Zarządem Infrastruktury Komunalnej Transportu na część 88. Dobrze. Nie widzę zgłoszeń. W takim razie przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że przy 11 głosach za i 4 wstrzymujących uchwała została przyjęta.